Krzysztof Adam Błaszcz, syn Stanisława i Zofii. Śpiewają, a śpiewają, a śpiewają.
policjanta, na drogę kapłańskiego życia udzielą swego matczynego i ojcowskiego błogosławieństwa. Błogosławieństwo Twojej Matki niech idzie z Tobą. Maryja, Królowa, Kapłan, niech Cię otoczy swoją opieką. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czcigodny Ojcze Prymicjancie, rozśpiewane biją dzwony, oczy wszystkich śnią radością. Ciebie, Ojcze Prymicjancie, otaczamy dziś miłością. Przyjmij kwiaty tęczobarwne, nasze słowa i uśmiechy. Bądź promienny i zwycięski, boś kapłanem jest na wieki. I żyj 100 lat, Prymicjancie, sercem serca ludzkie zmieniaj. Niech Ci będzie Bóg miłością, a Maryja wspomożeniem. Kilka lat temu łaska powołania przyszła cichutko w Twoje chaty gór i Ty w posłusznym Gospodzie Kiurlonie Żena, wszędzie miłość do nas wnaga, niech Ci Boża łask opieka całe życie dopomoże. Módl się za nas do Jezusa, łącz nas zawsze z Panem Bogiem, aby kiedyś u Chrystusa żywot nas był wieczny. Na moim prymicyjnym obrazku. A więc
Będę się modlił za rodziców, rodzeństwo, krewnych, tych, wśród których żyłem, czyli za was wszystkich i tych, do których Pan mnie pośle, tych, wśród których przyjdzie mi pracować. Pragnął wierzyć na obiedzie Krzysia, który
dzisiaj tu w szkole jest zgłoszony, jako że rodzice jego pracowali przed wiele lat w szkole, byli pracownikami szkoły. I pan dyrektor właśnie przychylił się do prośby i dzisiaj przyjął serdecznie. Już szkoła zaczyna, a tu życzymy wszystkim smacznego. Dobry osołek jest, także. Dobrze. Nie, tu. Tu dla wnuka. Fajnie wyszło, bardzo dobrze wyszło, teraz tak? To ujęcie udało mi się, mam moje szczęście. Moje szczęście do pierwsza wyszła. Ojcze Piotrusiu Smacznego, ojcze Piotrusiu. O! Ten piękny uśmiech dla księdza prowincjanta. Dziękujemy. Te uśmiechy są dla ciebie, te uśmiechy, które ty masz. Tę łyżkę po chwileczkę. Niech ja przy... O! Na prowincjanta ta łyżka była. Na dwa razy była. Tak, wszystkiego dobrego. Ojca Krzysia, widać, że wysmakuje. Smacznego życzymy. Niech się czuje sobie dobrze, aby być posażeni w Zaraszowie. Przed nim nie. I rodzina. Mamuja, tatuja, siostrzyczki, rodzina. Moja rodzina, że ja traktuję to posadzenie najbliższe. A tam można by to już para. I obok pana ksiądz Łasz, kuzyn Krzysia. To jest prowincja. To jest prowincja i dziewiąty. Im więcej pytań, tym gorzej dla nas. Wczoraj przyjeżdżałem przez te Brzeziny. A to dobrze, to ja? Na pewno. Ale mi opowiadałem, jak na przyjazd jednego Amerykanina, jak ten petardę wysadził w powietrze, w rynku. I ostatnie chwile, momenty. Zespół panów, pana Tracza. Tak można powiedzieć, Andrzeju? A więc Andrzejek, Miecio i... Piotruś. I Piotruś. Cieszymy się bardzo, ta trójca. Za chwilę będzie muzyka, może później tańce będą, zobaczymy. Na razie to co ojciec radzi, to jest litowskiego oranżada. Sąsiedzi, babcia z Lusiami znosi i kolejni sąsiedzi. Ale smakuje, tak? Smacznie. Jeszcze raz.
Krzysio wyjaśnił, żeby wierzyć jeszcze. A więc Andrzej Nemierz przez ostatni rok stary paradygmatowiecki. Ja zastąpił ksiądz Andrzej, a więc poprzedni na stolicy. Jak to może być? A ten młody Krzysio obok niego? To jest po drugim roku teologii. Tak, ten trzeci okonaram. To jest proboszcz z Bydgoszczy z czasów, kiedy ja tam 2 lata. Proboszcz i przełożony domu. Dalej. Słynny kaznodzieja, ojciec Wójt. Ojciec Wójt? Tak, Kazimierz Wójt, były rektor kolegium warszawskiego. No i dalej to będzie Kazia, Andrzejka, Gatrusia, Pawła Zenia. Ojciec Pitów z Radomia. Z Jana Wolopolskiego wychodzi. Witek Szrum, Nobela. I na Kulu do pracy idzie teraz na Wolopolskiego. Zerzek Pestka, Chojnice. Z nim pierwszy pokój dzieliłem na oficjacji. To jest diakon Bogdan Kowal, Gdynia. Bogdan? Dobrze, to będzie tego. Służę jako diakon. Diakonia to służba, prawda? Oczywiście. Żebyś ty znał, żeby sam coś wiedział. Bóg jest miłość. Oto. Proszę, proszę, chcemy wieszyć na kamerę wszystkie Jak to ładnie, koleżanki, koledzy, prawda? Krzysia, zaszczyciny swojej obecności. Tak, kolega. Zadumany się uśmiechnął, dla Krzysia uśmiech. Uśmiech na Krzysia. Krzysia mała, uśmiechnij się, o. Siostra Stasia, uśmiech na Krzysia. O, taki ładny. Teraz pani profesor jeszcze. O, to Krzysia, że jest pani profesor i na Krzysia uśmiech. Pani Dorecka też pięknie uśmiecha. Mamy tak, o. Pan dyrektor. No jak to miło w murach tej szkoły, prawda, że zwargamy się na takim przyjęciu. Przegnęła pani, przegnęła. Ale ktoś ale nie jest z młodych, może jakiś kolega, ale ja nie wiem, tam baran taki mnie tam kierował kiedyś, ale nie młody baran, to taki mąż. Kamerzysta przy samym wyrze, uczyń na Krzysia, że był. I pani trzeba nie śmiechać. My się tak bardzo śmiechamy. Może by miała jakieś rzeczy. Pan przybliża. Halo, halo, tutaj zdjęcie będzie, halo. Halo, patrzcie tu. Uśmiech na Krzysia. Uśmiech na Krzysia. No, tutaj. Halo, halo, się kartofle już serwują. Nie jest. Wody na razie. Halo, ten pan co, nie wiem, ten siebie włosy ma. A się wykręci tyłem, no dzień ładnie. Tak. No halo, weźcie go ruszy tego pana. Ten siwy pan. Ten siwy szpakowaty. Siwy! Halo! No nie mogę nic zrobić. Tutaj ten pan siwy. Tak, do Łodzi to ile kilometrów to jest? Przeciwko, on za nim. O tu, o tu, w kamerę, w kamerę. Piotruś. Po drodze, to jest dla mnie ziemia nieznana. Piotrek. O, to jest miasto tam. Tam dwie rodziny znamy tylko tyle. Ale to jest dziadek, wasz ojciec. Thank you.
od strony okna mamy dalej Piotrusia i kolejnych gości Krzysia. Który spojrzy na panie różowym. Tutaj dobrze on. Tak, uśmiech na Krzysia. I dalej, oczy są aniołki kolejne. No, aniołki uśmiech idzie, że ej, małe. Uśmiech, Dunia, uśmiech idzie. O, ta, o, tak, o. Wujka Krzysia trzeba się uśmiechać. Zacne panie się uśmiechają wszystkie na Krzysia. O. I na koniec barowy. Ładnie się wygładza. Tak wygląda korytarz. Tak, to my może czymś ważnego. Tak, smakuje? Smakuje. I obok mistrzowa, żona pana mistrza. To dla pana mistrza Krzysiowi. Nie łapie. Tak. A to wszystko nagrane jest? Wszystko nagrane jest. Ale słowo. Tak to mówi. I kolejni goście, chórzyści, z ładnym uśmiechem. Pięknie widać. Bardzo ładnie, że oni mają się. Pięknie się uśmiechają, panie. Myślę, że bo Krysia pęknie z tą damą. Nie, pęknie nie. Pani Helena się uśmiechnie, pięknie się uśmiechnie. Teraz na pewno pęknie. Pani Helena też. Moja gospodyni przyszła. O. Proszę gdzieś gościa. Te dwa anioki się uśmiechną ładnie, takie poważne, co? Ładny uśmiech na Krzysia. To jest uśmiech na Krzysia. Wiecie, na Krzysia uśmiech, wiecie? O, bardzo ładnie. Wyjdą ładnie z tego rurki. No i jeszcze. Andrzejek i jego oblubienica. Niech się uśmiechną ładnie na Krzysia uśmiech. Halo, Niki. Niunki dla Krzysia uśmiech. O. Na sąsiada uśmiech. Mało światła, ale no i ci pobożni nasi Janowiacy. Teraz gdzie jest jeden tylko, a gdzie jest babcia, jest a mamunia i Monisia. Jak się Monisia schowała się? Zaraz się umiemy. Monisia uśmiech na Krzysia. No, tak było. Tam dalej nie ksiądz już przyjechał. Dalej też druga, ja? O, też się nie śmieje. Dalej trzeci młodzieniec. Już jest. Będę czwarty poważny. Ten czwarty pan młodzieniec biorę. O, niech się uśmiechnie. Halo. To tak na śmiech to bardzo komuś nie bierze przy kamerze, nie? Tutaj spojrzysz kamerę, o. Jakby tam ksiądz poszedł trochę. Skąd? Jest ciemno, by się ale nie. Zobaczymy co wyjdzie. W każdym razie coś wyszło. Ale moi się śmieje na wszystkich. A w tym kierunku jedzie pan Wrączek. Dalej. Ładny uśmiech. Tam to są na ciebie. Tak państwa cieszy. Lubię tu. I tu już jest widno ładnie. O, ładnie lecą. Dużyści nasi. Piękny uśmiech pani Gabrysiu, tak się na Krzysia zmieni całego chóru. Pani dobrze zaczerwiona. Wszystko jest pani nagrane. Krysia, jak się wysuwała? Wierzę, bo Krysia pani wszystko zagadowane. Pani Krysia trzyma oraz żaby. Bardzo dobrze. Niech żyje. Niech żyje, błogi stan, tak? Niech żyje w Dużyściu. Niech żyje. Zespół Porawa. Niech żyje. Niech żyje wykawa. Do kuchni, a z kuchni wynoszą same dobre rzeczy. O, proszę, o. Powoli, to jest Basia i druga nie, Ewa i Basia. O, Ewa i Basia, tak. I dalej pokażę Basia. I kolejna kelnerka. Z uśmiechem, tak? I Ewunia jest jak, o, Ewunia nie się powie. Ewunia, ostrożnie, żeby... I powoli. Ale szpryt na nią. A ja pozwolę sobie wyjść do kuchni. Tu jest ciężka, szczęść Boże, jest ciężka praca. Prawda? Ale jednak od okna. Spociłam się. Nie ma się co dziwić, ale tu są jakieś smakołyki, proszę, ta patelnia. Tu już na tacy, a tu jeszcze się smaży. Czuć nawet jak się smaży. I patelenki.
i teraz nas przy kuchni nie ma światła, ale mamy nadzieję, że może będzie. Jest bez światła ciężko pracować, prawda? Bez światła ciężko pracować. Nie ma problemu. Gaz jest w kuchni. Aha, na kuchnia gazowa jest druga, tak? Ja sobie rok na ujmie szefowa, tak? Ja przepraszam. Szefowa się pokaże. To tu może dalej odejdzie szefowa. O Jezu, jest... zaraz, moment. Bo... No, jak? To jest w całej kazałości mistrzyni kuchni. O, a i kelnereczki. Kelnereczki pokazać się. Kelnereczki, o. Żeby Krzysiu wiedział, kto pomagał, kto służył. Służyły z radością i z uśmiechem, prawda? Na buzi. Tak jest, oczywiście. Ale jak, ile razy biegały w górę i na dół. Kto to wie, prawda? O. I kolejna jeszcze kelnereczka. Tak? A. Tu pani nakłada sałatkę, tak? Jak to sprytnie idzie. To sprytnie, to sprytnie, nie? O Jezu, bo mi się pada. A tu jak to się robi? Czekaj, pokażę ci, jak się to robi. Tak, kłada. Może gdzieś tam wykazać. A najpierw idzie sałatka, a później na sałatkę się kłada takie ziemniaczki. Mięsko. Bardzo pyszne. Pyszne, to czuć, ja już czuję to. W kamerze. Zaraz tam pójdę, bo najpierw uwiecznię was, żeby Krzysio miał. Żeby Krzysio miał. Żeby Krzysio miał. Już i mamunia zatroskana. To ja smażę. Zatroskana mamunia, wszystko jest, proszę Pani, wszystko jest elegancko. Ewunia, dostajesz spryciara. Cyk, cyk i już, proszę. Nie ma same dobre rzeczy. Same dobre. Skosztujemy, dobrze, dziękujemy. I otoczenie dla Krzysia, jeszcze dla pamięci, otoczenie szkoły i parking. Boisko stało się parkingiem. A tam na łączce małe aniołki z większymi aniołkami. O, spacerują sobie. Samochodów, dużo gości. Ładne otoczenie, miejsca dużo jest. Aniołki na spacer wyszły, tak? Na spacerek, Aniołek nie potrafił siedzieć w miejscu. No tak, bo to maleńki. Nie maleńki, a duży aniołek musi z małym wychodzić, prawda? Ciociu, gdzie jest Pawełek? Ciociu, o, są Pawełki. Są Pawełki. Paweł! Paweł i Gaweł w jednym stali domu, tak? I małe dzieciątka. Anetka! Dzieci mają frajdę. Dzieci mają frajdę, oj, o, mamy pana kamerzystę już, tak? I vice versa. I vice versa, o. Tak to. Właśnie ciągle nas filmował, jak my spożywaliśmy cokolwiek na prymicjach, teraz jest rewanż.
Dziękuję, Zmarzy. O, rzeczywiście jest obsługiwany wyśmienicie. Ja lubię ziemniaczki. Ksiądz Stary Wsi, pięknie. Nie, nie, jest fotogeniczny jest. To się księdza kanonika, ale się trochę jest i tu kręci. Proszę. Jerzy i ci sami potrafią kręcić. Ale on nie zna. To jest swoją drogą. No, ale niektórych ojców zna. Gdyby nie, trzeba ojców zdjąć kaznodzieję. Tak, jest. Jeszcze dobra. Tak jest. Skomentować. Wszystkie. To już, już zrobiłem. Jeszcze Andrzejek, jak to? Wikariusz i proboszcz. Tak, tylko ja. Andrzejek, dzieli, oni ich dzieli, oni się nie dzielczyli. Wy ich połączcie. Ale ja ich nie dzielę, nie, nie. Ja łączę ich. Ja cały czas to dobrze mówię. A to dobrze. Znam, więc... To cieszę się. Jak jeszcze diakona zdej. Diakona jak bije. Patrzcie, diakon dzisiaj miał oddalenie, żeby ze szklanki zrobić kieliszek i zdej. Januszek, ale jak lubię. Ksiądz Błasz z Kościoła Zachodniego. Będzie mieli u siebie, po co tam? Tak, jeszcze chcemy uwiecznić na pamiątkę księdza kanonika. Dłużej, dłużej. Niech nam ojciec coś powie o Kościele na Zachodzie. Ja jestem ksiądz Błasz, wywodzący się tutaj z tej diecezji. Cieszymy ale się. Ale pracuję w diecezji, obecnie się nazywa Zielonogórsko-Gorzowska. Aż z tym powiedzieć. Kto pan stażuje? Giulio? A nie. Ksiądz biskup Michalik jest. A też jest Milan Rzymu, oczywiście. Tak, chwilę. Tak. A jeszcze ważniejszy jest, co jest na jakieś kilka pytań. Jak cara Muria była? A, to był cały szef. A Czeski? No, to znaczy on jest znany tam trochę przez duszpasterstwo akademickie, ale taki może ważny to nie jest. Ale dobrze, że... Ważniejszy jest ksiądz Marszalik. O, a tak. Tam Lwów, Lwów, Tajoj. Trzeba wiedzieć, Tajoj. Tak? Co to znaczy? Ale Lwów już chwili się ku zmieszkowi. Ja widzę, że gdzie koło, że stary wsi też ma woda. Trzeba być dobrym akurat. Ale stary wsi, tak? Wiele rzeczy. I ojciec i ksiądz Oleś. Gdyby przejrzeć te wszystkie kasety, które tam w tym zbiorze są, tam wiele miejsca zajmuje. Jeden Oleś jest nuczy. My żyjemy w przyjaźni. Ksiądz Oleś jakiś jest nuczy. Tak, jest to jest figura. A nie, nie, ja jestem Aleksander z imienia. Ach, myślę, że brata Alberta, pana patrona świętego, jest dobry jak chleb. Jak jego patrzy. To jest proboszcz z Puław. Puław, Puławy miasto, wielkie Azoty. Nie, no znowu, to jest figi Azoty. Chwilę odpoczynku, tak? Chwilę odpoczynku. Przed weselem jeszcze będzie lepiej. Zaproszenie aktualne do Kozarzewa, prawda? Przyjmuje ojciec. Zaproszenie z Krzysiem. I z księdzem kanonikiem. Księdze kanoniku. Zapraszam do Kozarzewa. Do Kozarzewa, zapraszam. Zaproszenie do Kozarzewa. Dziękujemy za miłe zaproszenie do Kozarzewa. Postaramy się o Kozarzewa. Invito cordialmente. Cordialmente. Si, si. Grazie tanto. Si, signor. Aspettiamo. No, panią, smacznego, ale pan smakuje czerwidę. I jeszcze sąsiedzi, tak na... Na pamiątkę raz, dwa, trzy, pięć. Nie wiem, czy ja was kręciłem, czy nie. Nie! Pokażę się ładnie, jeszcze tych aniołów kręciłem. To też rodzina, prawda, Krzysia? I kolega Krzysia, zmęczony, bo służył. Służył, służył, zmęczony jest. I tam ktoś, chyba, widziałem, jak się uwijał też w Warszawie. Tak. W sanktuarium świętym. I tu jest. I jeszcze mamunia, jak się wykręci. Mamunia Krzysia, jak się wykręci. Jest okazja podziękować za te 12 lat, że przyjęła katechetę tego domu. Chociaż nie było wiele miejsca w domu, ale kiedy zawsze potrzeba, tu Państwa Warszawie, dom swój oddany dla katechety. Dzisiaj właśnie jest okazja powiedzieć gorące mu zapłać za to, żeście was przyjęli. A ja osobiście dlatego, że Pan mnie jeszcze żywiła i karmiła tyle lat. Dom Państwa był jak dom mój. Ja za to składam gorący zapłat dzisiaj, kiedy Krzysiu jest kapłany. Zapłać. Modliśmy się w Kozarzewie, w intencji rodziny Krzysia z całą parady. Zapłać wszystko jeszcze. I Boże, Pani zazna radości. Jak najwięcej. Z tej okazji Krzysiu jest
kapłan. O, przejmuj. Jeszcze, jeszcze. Wspominamy dawne czasy, jak w łazience ciemnia była. A, tak? Nie słyszałem. Obrażasz mnie, tak? A ja chcę, ale publicznie. A to nic.